W lekcji tej również utworzymy zegar, ale całkowicie dynamicznie, bez używania znaczników. Użyjemy w tym celu tylko JavaScript. Punktem wyjściowym jest kod utworzony w lekcji poprzedniej, z tym, że na potrzeby tej lekcji zmodyfikujemy go nieco. Na chwilę obecną mamy funkcję obracaj, odpowiedzialną za ruch wskazówek. Mamy funkcję uaktualnij wskazanie. To jest cały mózg naszego zegara. Przeprowadzamy tu niezbędne obliczenia. No i na końcu w onload, czyli po załadowaniu strony, uruchamiamy dopiero cały ten mechanizm. Korzystamy z setInterval. Funkcję uruchamiamy co jedną sekundę w pierwszym argumencie, podając ją za pomocą ciągu znaków. Nie mamy obecnie żadnych znaczników, żadnych stylów. Wszystko zrobimy dynamicznie. Nie będziemy zatem wypełniać treścią znacznika body, przynajmniej w tradycyjny sposób. Zrobimy to za pomocą JavaScript. Nasz katalog z plikiem index.html wygląda tak. Mamy tu dodatkowo katalog z obrazkami, czyli wskazówki, oraz różne rodzaje tarcz. Tarcze mamy trzy do wyboru, różnią się kolorem. Powróćmy do kodu. Przede wszystkim musimy napisać funkcję, która nam taki zegar utworzy. Napiszmy zatem tak. Funkcja będzie przyjmowała jeden argument, a będzie nim numer tarczy. W ciele tej funkcji musimy utworzyć dynamicznie poszczególne elementy naszego zegara. Zacznijmy więc od jego obudowy, czyli znacznika div. W tym celu utwórzmy zmienną, a po znaku przypisania wpiszmy document.createElement. I w nawiasie w postaci łańcucha znaków wpiszmy div. To samo musimy zrobić z pozostałymi elementami zegara, czyli wpiszmy tarcza równa się document.createElement i tym razem wpiszmy img, dlatego że tarcza będzie rysunkiem, który załadujemy. Podobnie zróbmy dla wskazówek. Najlepiej będzie, kiedy skopiujemy tę linijkę i wkleimy pod spodem trzy razy. Teraz rzecz jasna, musimy zmienić nazwy tych zmiennych. Tutaj wpiszmy godziny. Tutaj wpiszmy minuty, a tutaj sekundy. Zmienne te będą przechowywać element img z załadowanym obrazkiem odpowiedniej wskazówki. To rzecz jasna nie wszystko. Teraz zajmiemy się rodzajem tarczy. Utwórzmy taką zmienną. Będzie ona odpowiedzialna za przechowywanie odpowiedniej nazwy tarczy w zależności od numeru, jaki podamy w argumencie. Niech ta zmienna nosi nazwę rodzaj tarczy. Moglibyśmy jej w sumie przypisać jakąś wartość początkową, której nie obejmą poniższe warunki instrukcji if, ale my celowo skorzystamy sobie tutaj z instrukcji else. Można i tak. Program można napisać na wiele sposobów. Czyli wpisujemy if, a w nawiasie nr tarczy. Przypominam, jest to argument funkcji. Jeśli liczba ta będzie równa 2, to rodzaj tarczy będzie takim ciągiem znaków. Czyli rodzaj tarczy równa się tarcza 2. Teraz skorzystajmy z else if i warunek skonstruujmy tak. Czyli dla trójki zmiennej rodzaj tarczy przypiszemy ciąg znaków tarcza 3. Czyli możemy skopiować tę linijkę, wkleić poniżej, a tutaj zamienić na trójkę. I trzecia ewentualność, generalnie te ewentualności moglibyśmy rozłożyć inaczej, na przykład iść z tą numeracją bardziej po kolei, ale też tak można. Jeśli żaden warunek nie będzie spełniony, to naszej zmiennej przypiszemy wartość tarcza 1. A teraz ciekawostka, nie będę już tego tutaj pokazywał, wiecie jak można było w ogóle otrzymać te ciągi znaków bez konieczności stosowania instrukcji if. Wystarczyła do tego jedna linijka kodu, mianowicie łącząc ciągi znaków. Rodzaj tarczy równa się ciąg znaków tarcza.
plus wartość zmiennej NR tarczy. Ten program nie byłby odporny na błędy, przypisywałby zmiennej rodzaj tarczy ciągi w oparciu o dowolne liczby podawane w argumencie funkcji. Należałoby zatem jeszcze za pomocą instrukcji if utworzyć przedział wartości dozwolonych, a za pomocą else działanie w przypadku liczby spoza tego przedziału. Ale to tak na marginesie. Powracamy do tego, co mamy w kodzie. Nasza funkcja wygląda tak. Tutaj, dla przypomnienia, te ciągi znaków, które przed chwilą przypisywaliśmy, to nazwy tych obrazków, tych tarcz. Ale to jeszcze nie wszystko. Teraz musimy to wszystko ze sobą połączyć, czyli innymi słowy, w odpowiedniej kolejności złożyć ten zegar, dodać jeden element do drugiego i tak dalej. W naszym przypadku obudowę, odpowiednią tarczę i wskazówki. Zanim jednak to zrobimy, musimy zadbać o odpowiednie formatowanie. Zegarowi nadajmy pozycję relatywną na stronie, relatywną, czyli zależną od innych na niej elementów. Możemy to zrobić na kilka sposobów. My skorzystamy z metody setAttribute. W pierwszym parametrze podajemy nazwę atrybutu, czyli style, a w drugim określamy jego wartość, czyli w drugim wpisujemy tak. Określamy pozycję relatywną tego elementu. I to dla obudowy nam wystarczy. To teraz sformatujmy tarczę, czyli wpisujemy słowo tarcza, to nazwa naszej zmiennej i również korzystamy z setAttribute, tylko teraz określmy pozycję jako absolutną. Czyli wpisujemy słowo tarcza, to nazwa naszej zmiennej i również korzystamy z setAttribute, tylko teraz określamy pozycję jako absolutną. Chodzi o to, aby wszystkie obrazki były jeden nad drugim, a taka wartość właściwości position nam to umożliwi. Skopiujmy tę linijkę i wkleimy poniżej. Teraz przypiszemy odpowiedni obrazek temu elementowi. Przypominam, że jest to element img. Skorzystamy więc z atrybutu src i jako wartość podamy ścieżkę do odpowiedniej tarczy. Obrazek znajduje się w katalogu, więc musimy najpierw wskazać na ten katalog. Tak właściwie to w nim mamy jeszcze katalog tarcze. Musimy zatem wpisać tak. Po ukośniku jeszcze tarcza i znowu ukośnik. Teraz wstawiamy znak plusa. Będzie tutaj łączyć ciągi znaków. I tutaj wstawiamy nazwę tej zmiennej, czyli rodzaj tarczy. Potem znowu znak plusa i podajemy jeszcze po kropce rozszerzenie, czyli png. Najlepiej będzie, kiedy skopiujemy te dwie linijki i wkleimy tutaj, poniżej. Teraz będziemy zajmować się wskazówką odpowiedzialną za godziny, zatem dokonajmy małych zmian. Tutaj będziemy odnosić się do godzin. Zanim jeszcze zajmiemy się ustalaniem sposobu umieszczania wskazówki na stronie, określmy ID. Będzie ono potrzebne do odnoszenia się w kodzie do tej wskazówki. Czyli tutaj wpiszmy ID. A tutaj godzina. Takie ID będzie mieć wskazówka wskazująca na godziny. Teraz zajmijmy się pozycją. Skopiujmy tę linijkę. Może i wkleimy tu. Natomiast tutaj zmieńmy ścieżkę dostępu oraz wskażmy na stosowną wskazówkę. Ten fragment musimy usunąć, a tu dopisać godzina. Taką nazwę ma obrazek zawierający najgrubszą wskazówkę. Czyli w taki sposób określimy ID, pozycję oraz ścieżkę dostępu do wskazówki godzin. Podobnie będzie dla minut i sekund, dlatego skopiujmy te trzy linijki i wklejmy poniżej. Tutaj będziemy mieć minuty. Rzecz jasna, trzeba zmienić teraz ID. Pozycja pozostanie bez zmian. Nazwa obrazka również musi ulec zmianie. Znowu to skopiujmy i wkleimy poniżej. I tym razem stosownych zmian dokonamy dla wskazówki z sekundami. Czyli tutaj wpisujemy sekundy, tutaj ID, sekunda. A tutaj nazwa obrazka również sekunda. To nie wszystko. Mamy już wszystkie elementy jasno określone, ich pozycja ID oraz ścieżki dostępu do obrazków. Ale nie połączyliśmy przecież jeszcze zegara w całość. Zaczynamy od obudowy, bo ona stanowi element, do którego przytwierdzamy pozostałe części. Czyli wpisujemy zegar, potem po kropce append child, a w nawiasie element, który do tej obudowy przytwierdzamy. Na początku zacząć musimy od tarczy, gdyż istotna jest kolejność nakładania elementów. Pierwszy będzie znajdował się na samym dnie. W sumie to nie musimy skorzystać nawet ze stylu z-index, jak to uczyniliśmy w poprzednich lekcjach. Zaufajmy
tej zasadzie. Tarczę już mamy. Analogicznie musimy podpiąć kolejne wskazówki. Odbędzie się to w ten sam sposób, dlatego skopiujmy tę linijkę i pod spodem wklejmy trzy razy. Teraz tylko musimy zmienić element, jaki podpinamy do zegara. Tu będą godziny, tu będą minuty, a tu będą sekundy. To wraz jeszcze nie koniec. Aby nasz zegar pokazać światu, czyli w ciele strony, cały zegar do tego ciała strony, czyli znacznika body, musimy teraz podpiąć. Czyli wpisujemy dokument body happen child i w nawiasie zegar. I to tyle. Rzecz jasna, tę funkcję musimy teraz wywołać, a zrobić to możemy tutaj. Niech będzie tarcza numer 1. Tutaj taka jeszcze drobna uwaga, ten kod musi znajdować się w tym miejscu. Musimy mieć pewność, że strona została załadowana. Chodzi o to, że w kodzie odwołujemy się do ciała strony, do tagu body, a w tym miejscu przeglądarka go jeszcze nie zna, nie natrafiła na niego, ponieważ znajduje się on poniżej. Druga sprawa, bo może to nie jest do końca jasne. Lock on load mamy trzy linijki. W pierwszej tworzymy zegar, tę funkcję napisaliśmy w tej lekcji. W drugiej linijce uaktualniamy wskazanie. Ktoś mógłby zapytać, po co ta linijka, skoro set interval. Również tę funkcję wywołujemy. Zgoda z tym, że set interval uruchomi ją dopiero po sekundzie, natomiast wcześniej widzielibyśmy przez sekundę godzinę 00 i właśnie po to jest ta linijka. Zapisujemy zmiany. Uruchamiamy stronę w przeglądarce. I mamy sprawnie działający zegar, no ale przecież mamy trzy tarcze do wyboru. Sprawdźmy, czy przejdzie zmiana numeru tarczy. Wpisujemy dwójkę. Zapisujemy zmiany, odświeżamy stronę. I mamy teraz w zegarze zainstalowaną inną tarczę, innego koloru. No to zmieńmy na trójkę. Znowu zapisujemy, znowu odświeżamy stronę i teraz mamy tarczę taką, czyli nasz mechanizm działa. Utworzyliśmy w tej lekcji funkcję, która całkowicie dynamicznie bez kodu HTML w kodzie strony za pomocą języka JavaScript tworzy nam zegar i umieszcza na niej. Cały ten kod dla przypomnienia wygląda tak. Oczywiście te znaczniki na stronie są, one zostały do niej dodane za pomocą JavaScript. Przekonamy się o tym, kiedy naciśniemy F12 w przeglądarce. No i widzimy tutaj cały ten utworzony i działający mechanizm.